We wtorek 7 lutego do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Węgorzynie wezwano Straż Pożarną. Jak poinformował starszy kapitan Paweł Różański z Państwowej Straży Pożarnej w Łobrzie, zgłoszenie dotyczyło podejrzenia ulatniania się gazu z pomieszczeń kotłowni węgorzyńskiego OPS-u. Przybyli na miejsce strażacy, dokonali pomiaru miernikiem. Gazu nie stwierdzono. W czasie akcji budynek został opuszczony przez pracowników. Działania zakończono o godzinie 14:35.